Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Słuchaj, mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje. A Król Hawajów albo Atak z Dragon Balla? Kamehameha. Ej, pasuje. A słuchaj, Rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z gardła. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15. Na zegarze w radiu już godzina 15, czyli czas rozpocząć kącik komiksowy, czyli audycję Prosto z kadru, oczywiście w Radio Afera, za sterami Szymon Dopierała, przed mikrofonem Filip Bąk. Tradycyjnie audycja będzie miała swoją taką kompozycję właściwą, czyli już za chwileczkę po kawałku parę takich informacji komiksowych z kraju, a potem taka prezentacja, będę omawiał komiksy, które w zasadzie przeczytałem w zeszłym tygodniu, które akurat będę polecał. Będą to komiksy tylko polskie, tak to się dobrało dzisiaj, w tym tygodniu wyjątkowo. I oczywiście to będą różne różności, taki malutki przekrój przez rynek, żeby ewentualnie trafić w wasze wysublimowane gusta, żebyście wiedzieli, jakie nietuzinkowe czasem propozycje można znaleźć u nas na rynku polskim. Także zapraszam serdecznie, a póki co Szymon puści wam pierwszy przygotowany przeze mnie kawałek. Na początku informacje. Polskim środowiskiem komiksowym w tym tygodniu wstrząsnęła informacja, dosyć smutna, rozpocznę od smutnych informacji. Otóż w tym roku nie odbędzie się Bałtycki Festiwal Komiksu. Organizatorzy poinformowali publicznie, można przeczytać na serwisach komiksowych cały list od Radosława Bolałka, organizatora właśnie BF-ki. No dlaczego w tym roku akurat ten festiwal się nie odbędzie? I w Gdańsku, no i w tym roku jedna impreza będzie mniej, można sobie w tym momencie skreślić z imprezowego kalendarza Gdańsk w maju czy w czerwcu. W każdym razie, no dlaczego? No chodziło, tutaj informują organizatorzy, że chodziło o pieniądze, z tym z faktem, że impreza nie była dofinansowana już od paru edycji, no to się organizatorzy musieli zmagać z tym problemem, no ponieważ na początku pierwsze edycje były naprawdę zrobione z rozmachem, że tak powiem, byłem ich uczestnikiem i przyglądałem się, no i powiem szczerze, że faktycznie Bałtycki Festiwal Komiksu wyróżniał się w tym pozytywnym oczywiście znaczeniu na tle innych festiwali i ta jakość może nie, że było, że spadała, bo BFK cały czas, co roku jakby przyciągała ludzi naprawdę fajnym, atrakcyjnym programem i to nie jest tak, że znaczy na miarę tych możliwości naprawdę organizatorzy, wszyscy ludzie związani w przygotowanie właśnie tego całego materiału, programu, miejsca, naprawdę dawali radę. No i tutaj bardzo smutna informacja, że jednak podjęto decyzję, żeby nie robić nic na siłę, bo w tym momencie organizatorzy musieliby się zmierzyć z falą naprawdę dużej krytyki. No i nie będzie. No nie będzie, wielka szkoda. W tym roku nie przyjeżdżamy do Gdańska. Mam nadzieję, że za rok właśnie festiwal wróci ze zdwojonymi siłami. No i znowu będzie Gdańsk na tej mapie polskich festiwali komiksowych. Ale a propos, przy temacie właśnie tych festiwali, no pogoda, jak widzimy, za oknem już się zmienia. Zaczyna być ciepło i no rozpoczynają się w każdym dużym mieście. Organizatorzy będą przyciągać naszą uwagę różnymi festiwalami. Na początku tutaj 7 maja, to jeszcze mamy trochę czasu, w Poznaniu. Także tutaj taka regionalna impreza, oczywiście Dzień Darmowego Komiksu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu na ulicy Ratajczaka. Oczywiście będziemy jeszcze o tym informować wszem i wobec, ale na czym impreza polega? Jak sama nazwa wskazuje, Dzień Darmowego Komiksu, przychodzicie i dostajecie w prezencie komiks. I to są rzeczy, które przyszły ze Stanów, ze zeszytówki. No nie ukrywajmy, to nie będą jakieś wielkie perły, to zazwyczaj są takie darmówki przygotowane przez wydawnictwa. No bo ogółem to jest taki Dzień Darmowego Komiksu, jest taka impreza ogółem światowa. Więc oni są świadomi, żeby do Polski przyciągnąć czytelników, zareklamować nowe serie, odświeżyć jakichś bohaterów i tak dalej. W takim komercyjnym tego słowa znaczeniu, nie ukrywajmy, będą zrobione takie próbki. No i te próbki można dostać. Ale oprócz tego będzie jeszcze, żebym teraz nie pomylił,
Ojejku, wyłączyłem sobie przez przypadek karty. No będzie zin. Tradycyjnie jest taka antologia przygotowywana przez bibliotekę właśnie. W zinie będą komiksy stworzone przez polskich twórców, zarówno takich to bardzo undergroundowych, nawet debiutantów, a kończąc na profesjonalistach. Oczywiście ja jeszcze do tej pory nie wiem, co będzie w tym zinie, więc tak teraz rzuciłem takim truizmem, że będą i tacy, no bo zazwyczaj właśnie organizatorzy dają szansę. Jeśli wysłaliście w terminie bodajże do zeszłej niedzieli komiks, no to macie duże, no czy nie, to już na pewno wiecie, czy zostaniecie opublikowani, czy nie. My informowaliśmy o tym na Facebooku i na antenie, że można wysłać swoje prace. Jeśli teraz dopiero dostajecie tą informację, że jest coś takiego jak Dzień Darmowego Komiksu i można publikować swoje rzeczy, no to zapraszam za rok, a poza tym jest wiele miejsc i okazji, żeby można swoje prace pokazać. 7 też maja będzie konkurować Toruń z Poznaniem, ponieważ odbędzie się festiwal Dwutakt. To jest festiwal kultury popularnej. No i organizatorzy starają się ciekawymi gośćmi przyciągnąć uwagę wszystkich właśnie miłośników kultury popularnej. Na plakacie zwidnieją nazwiska Stanisław Tym i inni mistrzowie satyry w Toruniu, czyli Marek Raczkowski, Edward Ludczyn, Tadeusz Baranowski, Tomasz Niewiadomski, Ryszard Dąbrowski. Te nazwiska są oczywiście nazwiska twórców, ale jeszcze w tym zacnym gronie znajdzie się Maciej Dąbrowski, którego akurat możecie kojarzyć z YouTube'a. To jest autor właśnie kanału pod tytułem Z dupy. Także mi się wydaje, to jest bardzo fajny pomysł ogółem. Tym bardziej, że Maciej w swoich filmach, jeśli kojarzycie, nie ucieka od tematu komiksowej. Chociażby sam fakt, że ma na swoim ciele mnóstwo, dużą ilość tatuaży, również ma logo, sygnalizuje, że jakby z tym komiksem ma wiele wspólnego. Także obecność takiej osoby bardzo fajnie, myślę, że przyciągnie naprawdę sporą ilość zainteresowanych i ci zainteresowani, którzy śledzą losy właśnie Macieja z YouTube'a, mają szansę zainteresować się, zobaczyć w ogóle, że coś takiego jak komiks w Polsce, komiks polski istnieje. Także trzymam kciuki, żeby ta impreza się udała, żeby naprawdę przyciągała i bardzo fajny pomysł, żeby przyciągać właśnie ludzi takimi ciekawymi gośćmi. I jeszcze taka informacja, że do 20 maja, jeśli jesteście mieszkańcami Kalisza, to w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Adama Asnyka możecie do 20 maja zobaczyć wystawę Komiks to miks słowa i obrazu. Taki przewrotny tytuł. No i tutaj znajdziecie, ekspozycja obejmuje plansze starsze i nowsze wydawnictwa komiksowe, w tym polskie od... Ojejku, to jest cała wymienianka, także zapraszam was akurat na Aleję Komiksu, tam znajdziecie informacje. Jeśli jesteście mieszkańcami Kalisza lub okolic i macie wolną chwilę, to zapraszam właśnie do Miejskiej Biblioteki zobaczyć wystawę. Także tyle z informacji z kraju, związanych oczywiście z komiksem. Zapraszam was na kolejną przerwę muzyczną, a do poszczególnych pozycji wracam oczywiście za chwileczkę. Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami. No okej, zostało jeszcze sporo czasu, ale można już zacząć rozmyślać, żeby tym młodszym ludziom dać coś więcej niż tylko tabliczkę czekolady i lizaka. Ja mam pewną propozycję. Otóż jest taka seria książkowa akurat, Hej Jędrek, z wydawnictwa Nasza Księgarnia. I to jest bardzo fajna propozycja i tym bardziej, że mam okazję tutaj przyniosłem do radia tom trzeci, Kto tu rządzi? I to jest właśnie taka okazja, żeby przypomnieć, że właśnie polscy twórcy również oferują fajne rzeczy dla tych najmłodszych. Dla najmłodszych w jakim wieku? No główny bohater ma 10 lat, więc myślę, że mniej więcej dla dzieciaków w tym wieku. No hej Jędrek, dlaczego w audycji o komiksach? No już miałem okazję dwukrotnie informować, ale jeśli spotykacie się z tym tytułem po raz pierwszy, no to tutaj mam taką przyjemność zaprezentować. Jest to książka, która wykorzystuje w bardzo ciekawy sposób ilustracje. Otóż jakby ilustracje są dopełnieniem tej treści, a są rysowane w formie komiksu. Znaczy to są albo ilustracje, albo króciutkie komiksy, bo nie zawsze jest jakby tutaj taka animacja między tymi rysunkami, także nie zawsze mówimy tutaj tak stricte o komiksie, ale jakby wykorzystany jest ten środek artystyczny, jakim są dymki, chmurki,
do wpisywania dialogów postaciom. Także to jest w tym momencie taka bardzo zgrabna forma łącząca książki, cechy opowiadania, słowa literackiego z właśnie komiksem. I pod tym względem chociażby bardzo fajna forma, bardzo atrakcyjna, która wydaje mi się ma na celu, żeby zachęcić najmłodszych, po prostu po to, żeby nie bać się z chęcią wziąć do ręki jakąś książkę. No nie ukrywajmy, lektury szkolne, no nie wiem jak wy, ale ja nie za bardzo pałałem ciekawością i wolałem spędzić swój czas na innych rzeczach, na czytaniu innych rzeczy, więc jakby lektury szkolne, zwłaszcza te nudne, napisane ciężkim, staropolskim językiem, zniechęcają cały czas do czytania, no jednak warto je znać, a z pociechą młodszym właśnie członkom rodziny czy znajomym warto jakby zachęcać do lektury w formie takich bardziej pasujących pozycji, no i chociażby Jędrek jest już wypróbowanym tytułem, który wydaje mi się jest coraz bardziej popularny ze względu na fakt, że jest bardzo atrakcyjny dla tych najmłodszych. No i Jędrek, głównym bohaterem jest tytułowy Jędrek, jak już wspomniałem, ma 10 lat. Oprócz tego zdążyliśmy poznać jego siostrę, pieska, całą w ogóle rodzinę, mamę, tatę. Oprócz tego dwóch kumpli, koleżankę, dwóch jeszcze łotrów ze szkoły, którzy co przerwę muszą naprzykrzać życie naszym bohaterom. I tym razem jakby wątkiem przewodnim są mistrzostwa w piłkę nożną. No, czyli coś, co wywołuje niesamowite emocje wśród najmłodszych, zwłaszcza wśród chłopaków. Myślę, że każdy z was właśnie co roku, tutaj mówię akurat tutaj męskich odbiorców, jeśli byliście sportowo zaangażowani w życie swojej klasy, to myślę, że jeśli wasz wofista organizował mistrzostwa chociażby w szkole między klasami, to była niesamowita przygoda, a już w ogóle mistrzostwa szkół między sobą, to już jest w ogóle osobny temat i w tych meczach brali udział tylko i wyłącznie najlepsi. No nie, no to były takie czasy, no czasy dzieciństwa to są, że przejmujemy się bardzo drobnymi rzeczami, a tak akurat rzecz jest bardzo dużo dla tych najmłodszych. Także tematem jest piłka nożna. Dosyć dużo dzieje się w tej książce, więc żeby również nie streszczać całej lektury, powiem tylko, że wątkiem przewodnim jest popularność. Tutaj Rafał Skarżycki bierze na tapetę popularność, która, no nie ukrywajmy, jest motorem napędowym wielu nieszczęść, ponieważ ta popularność wśród najmłodszych jest niesamowicie ważną częścią życia społecznego, tam bycie akceptowanym, bycie popularnym, co możemy zrobić, żeby właśnie ktoś inny powiedział, że jesteśmy fajni. No i do czego też zdolny jest nasz tytułowy Urwis, Jędrek, no i Rafał nie oszczędza swojego bohatera tradycyjnie. Tutaj dokonuje wielu przypałów, gdzie naprawdę to wywołuje uśmiech na twarzy i domyślam się, że tym samym będzie cieszył również młodszego odbiorcę. No i mamy taki też pojedynek między Jędrkiem a kolegą od niego z klasy. Tak tyle może, jeśli chodzi o treść. Naturalnie książka z elementami komiksu kończy się fajnym morałem, co myślę, że nie będzie wielką tajemnicą i przykrością dla was, jak powiem, że morał mówi, żeby nie być na siłę fajnym, tylko żeby fajny jest się wtedy, kiedy myśli się też o innych. Bierze się pod uwagę właśnie inne osoby, a nie tylko egoistycznie stara się promować siebie. No i tutaj chociażby w ten sposób kończy się książeczka, kończy się ta cała opowiastka i tym samym mamy jakby powroty do takich wątków z początku całej historii, co zawsze było taką wizytówką serii Hej Jędrek. To znaczy, że chodzi mi o to, że był jakiś problem w każdej historii, pojawiało się mnóstwo różnych takich drobnych wątków i w finale, jakby finał rozwiązywał te wszystkie problemy, te wątki łączyły się w jedną całość. Przynajmniej tak zazwyczaj to wyglądało, mam nadzieję, że Rafał nie zmieni swojej receptury, tylko że część trzecia, Kto tu rządzi, ten trzeci tom, który przyniosłem do radia, różni się od tamtych. W pierwszych dwóch mieliśmy takie wątki iście kryminalne, no że no po prostu, że tutaj w pierwszym był dentysta, znaczy był motyw o dentyście, dentysta przyszedł do szkoły, w drugim był problem z pieniędzmi i też jakby wątki kryminalne wplatały się gdzieś tam pod koniec tej historii. No tutaj akurat mamy taką
historię liniową, że nie ma aż takich relacji między tymi wątkami, że tata ma jakieś tam swoje problemy, mama ma swoje problemy, siostra ma jakieś tam swoje przygody, a pomiędzy tym między tymi wątkami odbija się Jędrek i wszystko później łączy się do kupy, co za mną pod koniec. No nie, tutaj akurat wątek jest jeden, Jędrek ma jakby swój własny problem, próbuje go rozwiązać, wychodzą mu same przez to nieszczęścia, zarywa noce, a na końcu właśnie mamy wszystko, dobrze się kończy, zamknięta całość, bardzo fajnie. Niesamowicie pozytywna lektura, jestem przekonany, i to też są dowody, jeśli swoim pociechom, czy jakimś tam młodszemu rodzeństwu zaserwowaliście już pierwsze dwie części, to myślę, że na wieść o tym, że jest trzecia, to będą skakać z radości. A co więcej, ja mogę powiedzieć, że już czwarta jest w przygotowaniu, masz Cykora, tą czwarty, proszę bardzo. W ogóle coś o autorach, bo tak, Rafał Skarżycki, Tomasz Lew Leśniak, to jest duet, którego możecie kojarzyć chociażby z Jerza Jerzego, ale jeśli kojarzycie ich tylko i wyłącznie z Jerza, no to też mały błąd, ponieważ ci twórcy mają bardzo w swoim portfolio bardzo dużo dzieł skierowanych właśnie dla najmłodszych. No chociażby ten Jerz Jerzy też jest wersja dla najmłodszych. Jest jeden tomik, można go gdzieś tam dostać. Fakt, że wydany paręnaście lat temu, ale jest. Potem Tymek i Mistrz. Proszę bardzo, także to nie jest, nie powinniście kojarzyć tego duetu jakby tylko z pozycjami dla dorosłych, którzy nagle tutaj wchodzą w świat dzieciaków i być może przemycają jakieś złe treści. Nie, tego broń Boże tutaj nie ma. To są profesjonaliści, elegancko sprawdzają się również w pozycjach dla najmłodszych. Ale jeśli kojarzycie właśnie Tymka i Mistrza Jerza Jerzego, to kojarzycie na pewno Kreskę Leśniaka i on tutaj oczywiście na każdej stronie ma od jednej do dwóch ilustracji, które utrzymuje w klimacie, no, w swoim stylu po prostu. Ale bez kolorów. No to jest książka, czarno-biały druk, co oczywiście nie ujmuje klimatu i te rysunki wcale nie są gorsze. Także Hej Jędrek, sprawdzona pozycja, naprawdę bardzo fajna seria. Zbliża się Dzień Dziecka. Polecam, naprawdę polecam. Jest to rzecz, bardzo fajna alternatywa do innych książek, do takich popularniejszych komiksów. No bo oczywiście, jak wejdziecie do pierwszego lepszego kiosku, to znajdziecie mnóstwo pozycji dla najmłodszych, dla dziesięciolatków i tam te parę lat w górę czy w dół. Ale warto dać szansę polskim twórcom. Ja wam serdecznie życzę, żebyście właśnie zainwestowali w Hej Jędrek i patrzyli, czy też przerobili. Mi się wydaje, że po prostu same dobre rzeczy z tego wyjdą. Także nasza księgarnia. A właśnie, chciałem jeszcze powiedzieć, że to jest bardzo też fajny pomysł, jeśli na przykład najmłodszy jedzie na jakiś obóz, 2 tygodnie, zimowisko, ferie, kolonia, te klimaty, to zawsze sam z doświadczenia wiem, że fajnym zwyczajem jest wziąć coś do czytania i tutaj jestem przekonany, że również sprawdziłby się Hej Jędrek właśnie na tego typu wyjazdy. Także ja tylko podpowiadam, a was zapraszam na kolejny kawałek muzyczny. Kolejny komiks będzie bardziej dla dorosłych. Fetysz mózgu. Autorką jest Kinga Korska. Komiks wita nas bardzo ciekawym projektem okładki. Jest to pani, która jakby odkrywa swój biust, ale zamiast piersi ma 2 mózgi, co jest dosyć takim już wymownym symbolem. Także komiks wita nas w bardzo ciekawy sposób. Podpis mam na okładce również, to jest psychologiczna powieść graficzna. I tak, tematem tej powieści graficznej, ponieważ jest to komiks rozpisany na 183 strony i tematem, którym podejmuje, są związki. Tak jest, rzecz, która dotyczy chyba wszystkich ludzi. No, w zasadzie to w tym momencie musiałbym nadmienić, że odradzam lekturę ludziom, którzy są samotni. I to przez jakiś dłuższy czas i z jakimiś oznakami depresji, bo no jakby to jest taki komiks, który opowiada o związkach i na tapetę głównie bierze problemy między kobietą a mężczyzną w tych właśnie związkach. Ponieważ no te problemy, które dodają tego smaczku, a które, przez które często właśnie owe relacje się kończą,
są bardzo istotną częścią naszego życia. Czy są potrzebne, czy są zbędne? No każdy oczywiście będzie miał własne zdanie, ale wracając, myślę, że osoby, które jakby nie mają takiego doświadczenia w byciu z drugą osobą, albo mówię już, odwykły od tego, no to będą miały oczywiście głowę pełną takich zdań, że o, ale to przecież to jest wszystko oczywiste. Jak ja bym miał dziewczynę, jak ja bym miała chłopaka, to przecież bym wiedziała doskonale, co należy robić i żadnych problemów by nie było. Wiódłbym szczęśliwe życie do końca swoich dni. No oczywiście nie zawsze tak jest, w zasadzie zawsze tak nie jest, więc no mamy tutaj takie podsumowanie i takie informacje. Na początku jeszcze chciałbym zaznaczyć, że nie jest to komik w stylu, jak są takie książki wypromowane marketingowo, że przeczytaj książkę, to będziesz wiedzieć wszystko o związkach i będziesz żyć do końca życia w swym szczęśliwym związku, albo przeczytaj tę książkę, to będziesz bogaty, przeczytaj tę książkę, to będziesz znać na psychologii kobiet i wszystkie będziesz mógł uwodzić, przeczytaj tę książkę, to będziesz chudy i wysportowany. No ja nie, są jeszcze lepsze, kup książkę, będziesz chuda. Tak, nie musisz nawet czytać, wystarczy, że kupisz. No i to jest taki agresywny marketing, no i nie ukrywajmy, że ci z was, którzy wzięli tego typu publikacje do ręki, to mogą być trochę zniesmaczeni, ponieważ po lekturze nagle się okazuje, że nie jesteśmy milionerami, z dnia na dzień zwłaszcza, że nie jesteśmy wcale 20 kg szczuplejsi. Także nie tędy droga. No i również Kinga Korska nie wyznaczyła sobie celu jakiego takiego poradnika z cyklu rób to będzie fajnie, tylko zrobiła to w formie takich podpunktów, że niczym inżynier rozbiła związek, problemy w związku na takie rzeczy z części składowe i omawia je. Tu mamy trochę w takim razie o psychologii, o różnych podejściach psychologów. No mamy też takie historie z życia wzięte. Ogółem motywem przewodnim, znaczy tak, no są związki, ale główną bohaterką jest mama, która jakby rozpoczyna pewne show, tak się rozpoczyna komik, że ona jest jakby świadoma tego, że mówi do nas, do tego czytelnika, burzy tą czwartą teatralną ścianę. No i na początku historii przybiega do niej zrozpaczona córka, która oczywiście ma problem. A więc mama zaczyna swój wywód. Tutaj mamy wszystkie te jakby wątki, te motywy, perspektywy, sposoby myślenia mamy przedstawione w formie rozdziałów. No tam wymienię chociażby, kurczę, nie zabraniaj, albo to jest tytuł rozdziału, kłamstwo, don't be a control freak, tudzież neurony lustrzane, tudzież zwykliśmy oceniać rzeczy na podstawie stanu, w którym akurat się znajdujemy. No jak słyszycie, te rozdziały już nam mówią, o czym będzie tutaj, o czym będą następne strony, jaki właśnie temat, co będzie przybliżać Kinga w swoim komiksie. Warto zaznaczyć, że jakby tutaj autorka wplata różne takie osobliwe momenty w tej historii. Chodzi mi o to, że ona umiejętnie potrafi zwolnić, dać trochę oddechu, że nie jest takie klepanie cyk, 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 jak w podręczniku od fizyki, że mamy to, takie sposoby rozwiązywania problemów i wymienianka i tak dalej. Nie, no tutaj ona nie dość, że wprowadza różne dowcipy i przeplata różnymi tam przykładowymi scenkami, to jeszcze ma tutaj, bawi się w różne porównania, ucieka od tych dwóch rozmawiających pań, a także wprowadza takie momenty oddechu, kiedy po prostu jedna z bohaterek zapala papierosa albo proponuje herbatę drugiej osobie, no co powoduje, że nie odnosimy wrażenia, że czytamy komiks, w którym ktoś chciał zmieścić jak najwięcej, rysując jak najmniej, tylko faktycznie obserwujemy pewną rozmowę, pełną naturalnych zachowań dwóch bohaterek. Także forma jest bardzo atrakcyjna i w jakiś sposób atrakcyjny, mało nudny, w sensie ciekawy, przedstawić rzeczy takie dosyć abstrakcyjne. No, związki, kłótnie, gniew, perspektywy, sposoby patrzenia. W pewnym momencie tak od połowy komiksu zaczyna bawić się formą w ogóle komiksu. Tutaj jest zabawa różnymi dymkami, zmiany różne graficzne, na przykład wprowadza wątek, się uśmiałem, muszę przyznać, kiedy autorka jakby drwi sama z siebie
i nawiązuje tekstem do Mausa, tudzież innych tam klasycznych powieści graficznych. No właśnie, tutaj jeszcze dochodzę do faktu, że autorka jest tutaj dosyć asekuracyjna, ponieważ chociażby z tyłu na okładce mamy w takiej formie dowcipu oczywiście, ale wypowiedzi fana Marvela, fana Turkala, feministki, bojującej feministki, Andy Warhol, przeciętnego internauty, fanki Craiga Thompsona. Oczywiście każda z tych postaci wypowiada się negatywnie na temat komiksu Fetysz Mózgu. To oczywiście zabawne. W pewnym momencie nawet autorka rysuje samą siebie i przyznaje się do tego, że sama miewa problemy w związkach. To jest takie asekuracyjne, moim zdaniem trochę zbędne, ale jakby całkowicie rozumiem podejście podczas lektury, ponieważ jakby... Kto ma prawo wypowiadać się na temat związków? Rozumiecie? Kto powinien być autorytetem? Czy osoba, która przeżyła w życiu, nie wiem, tysiące związków? No nie, bo powiemy, że taka osoba jest, nie wiem, puszczarska, no, na przykładzie dziewczyny. Czy to powinna być osoba, która przeczytała milion książek, ale nie była w żadnym związku? Tutaj akurat takich samotnych osób... No też nie, no bo nie ma przecież doświadczenia, nie przekłada to się na faktycznie, tam teoria, praktyka to rzeczy dwie czasem nieprzeplatające się. No więc to powinna być osoba starsza, czy osoba młodsza. Kto powinien być autorytetem do wypowiadania się na temat związku, tematu, który kategorii w zasadzie, która można powiedzieć nie ma końca, bo ile ludzi, tyle różnych relacji między sobą. Więc jakby wydaje mi się, że Kinga Korska, autorka, chciała w tym momencie już na samym początku odeprzeć pewną krytykę w stronę swojego dzieła, która krytyka to by polegała na tym, że ktoś zarzucałby jej brak kompetencji. Mi się wydaje, znaczy nie, jestem przekonany akurat, że bardzo tutaj zrobiła niesamowity research autorka, bo chociażby mamy takie rozdziały o psychologii, co są... Odnosi się wrażenie, że one są zaczerpnięte, inspiracją były jakieś książki, nie wiem, na przykład Caldiniego, czy innych pisarzy zajmujących się tą tematyką, ale temat jest bardzo fajnie wyczerpany. Co więcej, to nie jest taki poradnik, jak powiedziałem, że rób to, tylko to jest bardziej takie opisywanie, że z czego składa się taka kłótnia i tak dalej. I wydaje mi się, że bardziej autorce chodziło o to, żeby nie zostawić czytelnika z jakimiś pytaniami nierozwiązanymi bez odpowiedzi, albo właśnie dać odpowiedź na wszystkie pytania, tudzież uczyć kogoś czegoś na siłę, ale bardziej, żeby pobudzić wyobraźnię, ponieważ jakby są bardzo ciekawe emocje, które towarzyszą po lekturze tego komiksu, zwłaszcza jeśli jest się w jakimś oczywiście udanym związku. W tym momencie jakby przypominając sobie takie drobnostki, takie rzeczy, które oczywiście wiemy, to Kinga opisuje rzeczy, nad którymi się zastanawiał każdy z nas i każdy doszedł kiedyś na jakimś etapie swojego życia do takich samych wniosków, ale my zapominamy często te wnioski. Że warto takie drobne prawdy sobie jeszcze przypominać. I to jest taki zbiór, który ma bardziej inspirować do tego, żeby spojrzeć na niektóre sprawy z innej perspektywy, żeby jakby też wnieść trochę świeżości można do swojego związku. Naprawdę, powiem szczerze, że pod tym względem bardzo ciekawe emocje wywołuje ten komiks i efekt jest osiągnięty, o ile oczywiście Kinga chciała taki efekt osiągnąć. Także bardzo fajne, inspirująca. Fajny prezent dla par ogółem. To jeśli na przykład, nie wiem, jest jakaś rocznica ślubu czy coś, to bardzo fajny pomysł na prezent dla kogoś. To trzeba przyznać, ale dla par, nie dla osoby samotnej. Takim osobom unikałbym w zasadzie tej lektury, no bo mówię, jeśli ktoś ma jakieś tam oznaki depresji, komuś jest bardzo smutno z tego powodu, że nie ma się do kogo przytulić albo komuś zrobić niespodzianki, to być może lepiej unikać tego tematu, skupić się jakby na tym, żeby doskonalić samego siebie, skupić na swoich sprawach, a przecież ten temat kiedyś do nas musi wrócić. Oczywiście to nie jest reguła, nie jestem tutaj, wiecie... osobą, która będzie tutaj, że to są jakieś odwieczne prawdy, działania wszechświata, no nie. W każdym razie, Fetysz Mózgu, Kinga Korska. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Wiecie, co to jest crowdfunding, prawda? Dla tych, co nie wiedzą, to jest właśnie, są na przykład strona internetowa zajmująca się crowdfundingiem, ludzie zgłaszają swoje projekty, a inni ludzie płacą pieniążki, żeby ten projekt popchnąć, żeby on został wydany. No i obserwujemy, chwalimy, że fajne to jest oczywiście fajne zjawisko, bo różne projekty mają szansę
zaistnieć, bo ktoś nie ma pieniędzy i tak dalej. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że autorka wydała własnym sumptem ten komiks. I tutaj też niesamowity szacunek. I tu, jeśli jesteście osobami, które wspierają crowdfundingi, biorą udział w zbiórkach pieniędzy, no to w tym momencie chciałbym was poinformować, że powinniście też jakby interesować się publikacjami, które już ktoś wydał za własne pieniądze, bo naprawdę trzeba mieć niesamowite jaja, odwagę, żeby przygotować to wszystko, ogarnąć temat drukarni, dystrybucji. Także niewiele jest, tak naprawdę to nie jest moda, to nie jest normalne, że ludzie wydają na komiks. To nie jest zin, to jest 183 strony normalnie. Komiks, to jest powieść graficzna, żeby to wydać własnym sumptem i to wszystko ogarnąć, to naprawdę trzeba mieć taką odwagę cywilną. Także w tym momencie również zwracam uwagę, że to autorka zrobiła samemu wszystko z własnej woli. I jeśli wspieracie, jeśli podoba wam się taka inicjatywa, no to zapraszam również, żeby wesprzeć autorkę i chociażby wziąć do ręki komiks Fetysz Mózgu, tytuł przypominam. No właśnie, i w taki sposób też dostać się do tego komiksu. No to tutaj internet oczywiście wejdzie w ruch. Ja zaznaczam, no, Kinga Korska na Facebooku. Myślę, że jak wpiszecie w ogóle Kinga... Nie, moment, tu są adres, gdzieś tu była, jest. Na Facebooku Kinga Korska, na Twitterze Kinga Korska i na Instagramie kinga.korska. Także wszystkich zainteresowanych zapraszam, żeby odwiedzić te fanpage'e, te profile, przejrzeć przykładowe plansze, bo też Kinga publikuje oczywiście w internecie, na Facebooku możecie zobaczyć inne jej króciutkie komiksy, także zobaczyć jej humor, czyli mniej więcej to, co ona przemyca w swoim komiksie. A właśnie, jeszcze chciałem rzecz powiedzieć, bo chciałem po prostu fajne dowcipy. Nie są takie nienachalne, ale spodobał mi się koleś w koszulce z symbolem Quake'a 1. Stare, dobre czasy. Także Kinga Korska, Fetysz Mózgu, bez wydawcy. Zapraszam. Na zakończenie komiks z wydawnictwa Roberta Zaręby Heliopolis, miasto przyszłości. Za scenariusz i szatę graficzną odpowiedzialny jest Paweł Gierek-Gierczak. I na początku w przedmowie dowiadujemy się w ogóle o inspiracjach samego autora. Oczywiście, Heliopolis, miasto przyszłości. Jest to komiks utrzymany w klimacie takiego brudnego cyberpunku, czyli mamy w zasadzie takiego cyberpunku z lat 80., który był taki modny w latach 80. Dobra, teraz mnie eksperci pewnie skrytykują, że co ja się znam, ale no jak tutaj we wstępie mamy takie produkcje filmowe przywołane jak Terminator, Mad Max czy Robocop. Mamy przywołane takie nazwiska jak Raczkiewicz, jak... No dobrze. Takie fascynacje muzyczne jak Sodom, Napalm, Death, Nuclear Assault. Teraz dałem sobie sprawę, że tak powinienem wybrać jeden z tych zespołów, żeby puścić się na antenie, no ale już dobrze, po ptakach. No w każdym razie widać takie inspiracje, no też fantastyka to jest wymieniona. Cyborgi, człowiekokształtne maszyny i fascynate, czyli... Gierka, Pawła Gierczaka, który też wspomina, że ma pasję do rysowania samochodów. No i to jest człowiek, który stworzył ten komiks, sam dla siebie został wydany i to jest niesamowite zjawisko. No, nie będę ukrywał, że niesamowicie byłem podekscytowany przed lekturą tego komiksu, ponieważ po pierwszym wertowaniu historia prezentuje się niesamowicie. Wspaniały styl rysunków autora powoduje, że chce się chłonąć tę historię, chce się wejść w ten świat. No po prostu rewelacja. Ja nie wiem, to jest kwestia takiego dojrzewania, ponieważ jakby coraz częściej wielką odczuwam przyjemność czytania rzeczy undergroundowych niż z takiego mainstreamu. Oczywiście tu chodzi bardziej o podejście do komiksu. Na zasadzie, że owszem, cały czas lubię czytać, wiadomo, dzieła popularne z, nie wiem, Japonii czy Stanów Zjednoczonych, jakieś klasyki europejskie oczywiście, aczkolwiek wiecie, ta świadomość, kiedy bierzecie komiks do ręki, który nie został stworzony dla zysku, który ktoś zrobił poświęcając wiele wieczorów. Co więcej, jestem przekonany, że autor
wie, że widzi swoją niedoskonałość warsztatu, ale jednak i tak miał na tyle pewności siebie, samozaparcia, że skończył tę historię i nie poprawiał jej w nieskończoność, żeby wszystko było idealne, tylko ją zakończył, wydał i jest, i można ją przeczytać. I oczywiście tego typu rzeczy będą miały pewne niedoskonałości, jakieś takie drobiazgi, ale fakt, że zostały stworzone, już jest pewną wartością. A muszę przyznać, że naprawdę rysunki Pawła Gierczaka no, są rewelacyjne. No, taki prawdziwy underground, pełen brudu, czerni-biele oczywiście, mnóstwo szczegółów, po prostu stworzył bardzo fajny cyberpunkowy klimat. Mam pewne zastrzeżenie, żeby nie było. Za mało ludzi. Brakuje tutaj ludzi w tych historiach. To wydaje się, że teren Heliopolis to jest jedno wielkie złomowisko, gdzie żyje praktycznie garstka ludzi. No i tam się niby jakieś żyje, znaczy jakieś toczy życie. Oczywiście autor też pomija takie jakieś aspekty, nie wiem, ekonomiczne, polityczne, społeczne. Po prostu opowiada historie, które są przepełnione wartką akcją. W albumie z wydawnictwa Roberta Zaręby mamy tutaj parę historii, które nie są stricte powiązane ze sobą, ale za pomocą których właśnie autor tworzy to swoje takie uniwersum. Także w tych historiach przeplata się wiele bohaterów. Myślę, że najbardziej taką wyróżniającą się jest policjantka, która nosi ksywę Blachara. No Blachara z czym nam się kojarzy, no ale jeśli weźmiecie pod uwagę, że to jest taki cyberpunkowy klimat, no to Blachara w tym momencie no, taka ksywa pasuje, co więcej brzmi tutaj jak taka jakaś twarda kobieta. No tak, ale brakuje, kurczę, niestety ludzi w tych tłach i też architektonicznie też jest to miasto takie dosyć puste, ale to nie, no dobrze, tak słowa krytyki teraz zostały wypowiedziane, takie zarzuty. Nie zrozumcie mnie nieźle, w każdym kadrze praktycznie mamy rysunek jakiegoś pojazdu i te projekty właśnie autora są, no bardzo cieszą wzrok. W ogóle rysunki bardzo dynamiczne, bardzo fajnie przedstawione pościgi, rysunki, znaczy design bohaterów przypominający klimatem Mad Maxa. Kreska świetna. Naprawdę dla samej kreski, dla samej szaty graficznej warto ten komiks wziąć do ręki. No nie kryję, że ten album zrobił na mnie niesamowicie dobre wrażenie. Polecam wszystkim miłośnikom właśnie takiego brudnego undergroundu, klimatów cyberpunkowych i pasji, ponieważ to pasja bije z tych rysunków. To jest najlepsze, że po prostu przeglądając każdą stronę teraz, widzę ten pot, te godziny pracy tego autora, gdzie on miał na celu właśnie opowiedzieć. No jarał się tym. Ewidentnie widać, że on strasznie kręciło go tworzenie tego światu, że realizował swego rodzaju marzenia i możemy teraz efekt jego pracy właśnie przeczytać, po prostu. Także przypominam tytuł Heliopolis, miasto przyszłości z wydawnictwa Roberta Zaręby. Jeszcze na końcu podsumowanie. Ponieważ jakie dzisiaj komiksy, w zasadzie nie tylko komiksy, bo też książki były omówione. Na początku audycji zacząłem od książki z elementami komiksu, czyli Hej Jędrek, tom trzeci z wydawnictwa Nasza Księgarnia. Dalej Fetysz Mózgu Kingi Korskiej bez wydawnictwa, czyli w zasadzie komiks undergroundowy. Oraz Heliopolis, miasto przyszłości z wydawnictwa Roberta Zaręby. Czyli dzisiaj w audycji coś dla każdego. I dla dzieciaków, i dla ludzi zakochanych, i dla po prostu facetów, którzy chcą poczytać o wielkich maszynach, o ludziach tratujących się, gdzie leje się krew, gdzie kobiety bluzgają, a wszędzie wokoło mamy po prostu narysowany brudny złom. Czyli no Heliopolis z Roberta Zaręby. Póki co, zaraz będzie godzina 16. Za brzdęki dźwięki muzyczkę odpowiedzialny był Szymon Dopierała. Za część merytoryczną do mikrofonu mówił Bąk Filip. Zapraszam was do tego, żeby znaleźć Prosto z Kadru na Facebooku. Tym bardziej, że co wtorek robimy takie polecajki, że jest
webkomiks jakiś polski polecany. Także jeśli chcielibyście poczytać jakieś komiksy za darmo w sieci, a nie wiecie gdzie szukać, no to to jest bardzo fajne miejsce, żeby właśnie znaleźć jakieś mniej znane lub bardziej popularne polskie produkcje, oczywiście w wersji cyfrowej w internecie. Oprócz tego zapraszam na kanał na YouTubie, coś takiego istnieje, zobaczcie. Póki co życzę wam udanego weekendu. Oczywiście z komiksem w ręku, także przyjemnej lektury i do usłyszenia za tydzień. Cześć! Bada boom, 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 bada bo